Witam Was w kolejnej części odcinka, znaczy się Haunting Ground. Kontynuujemy naszą szpilę. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo musiałem ściszyć dźwięk w grze. Chwila, sprawdzę przy okazji, jak to jest. Mamy wolumen, no tutaj, nie? Ze względu na to, żeby nie, mój mikrofon nie wyłapał po prostu rozmów w czasie cutscenek, bo wtedy jest, no jakby to nie było. Takie jakby, no echo trudno nazwać, no po prostu nie jest dobrana, bo ja osobno dźwięk, czy osobno nagrywanie z mikrofonu nagrywam, nie? Audio City, nie? Dobra, co ja miałem zrobić? Ja miałem po pierwsze jak zwykle sprawdzić, czy się wszystko nagrywa, a przy okazji ja sobie podgłośnię, bo ja kurwa ledwo co słyszę. Dobra. Czy mi się zdaje? No właśnie, kurwa, miałem sprawdzić, czy się nagrywa. A ja mam tak ściszone, kurwa, słuchawki, że kurwa nawet nie słyszę tej popierdolonej muzyczki, dobra. Ja tylko podgłośnię sobie jednak. Dobra. Kurwa, on biegnie. Dobra. Miałem sprawdzić, czy się nagrywa i chujnia, nie sprawdzę, czy się nagrywa. Jak na razie. Dobra, spierdolimy temu kolesiowi. W sumie może nawet i dobrze. Mam nadzieję, że naszego pieska nie zajebał, nie? Nie, chyba nie. Chyba żyje, zobaczymy. Dobra, ja na chwilę was przeproszę, tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Wszystko ładnie, pięknie, cycki. Co ty kurwa skurwysynie tutaj robisz? No, no i widzicie, chciałem sprawdzić. Dobra. Spierdolimy frajerowi. Pójdziemy tędy. Ojej. Ja mam nadzieję, że nie zajebał naszego pieska, no. Dobra, ja tylko sprawdzę na szybkiego, czy się nagrywa. Zaraz do was wrócę, nie? Dobra, nagrywa się, jest wszystko ładnie, pięknie, cycki, dupa i tak dalej. Piesek na szczęście żyje. Tylko zawołam go. Słyszę, kurwa, go. Ja pierdolę. Nie, no nie powinno chyba być tak źle, jeżeli chodzi o ten... Że ściszyłem dźwięk. No niestety, no chodzi o to, żeby nie wyłapał rozmów w trakcie cutscenek, bo wtedy chujowo to się słucha. Owszem, żeby mógł wyciąć. O, słyszę chyba go, że idzie. Kurwa mać. Ja nie wiem nam gdzie ja mam iść. Dobra, pójdziemy tędy. Co my teraz mamy robić, to ja nie wiem gdzie mam iść. No odwiedzam, no ja pierdolę, no jeszcze. O. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Aha, dobra. Otworzysz? Otworzy, okej. Dobra. No ja będę musiał koniecznie Hugh'ego nakarmić. Ja pierdolę, co za koleś, nie? Później sprawdzimy. Najpierw spierdolimy od tego kretyna, bo kurwa mnie wkurwia. Gdzie my jesteśmy w ogóle? O, dobra, Hughie żyje. O. My jesteśmy gdzieś tutaj. Tam widzę, że mieliśmy miejsce zapisu. W tym pomieszczeniu z pomnikiem chyba. Co to jest? Już słyszę kurde jakieś odgłosy. Dobra, chyba się pozbyliśmy kolesia. O kurwa. No musiałem kopnąć, no nie mogę, bo patrzcie co on robi. Liże krew jakąś. Ale kurwa. Narąbane ma w bani, no cóż, w życiu się mówi. Dobra, mamy medalionik, medalionik. No a jakby nie było, już się lepiej czuję, nie? Już taki mam lekki katar. Powoli dochodzę do siebie. Ten wali, kurwa, głową o ścianę. Kurwa, Outlast, nie? Też wariat. Widzę, że jakieś eksperymenty tutaj robią. Jakiś chuj wie, co tam jest, kurwa, w tej kopule, co tam było. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym gównem. Coś odkryłem. Coś tam świeciło? Dobra, nakarmimy Hugh'ego ze względu na to... Aha, bo to są te kurwa gówniarze, co nam kurwa za nogę nas łapią. W tych kopułach kurwa. Szklanych. I metalowych. Dobra, Hughie, chodź tutaj. Czy mi się zdaje, czy... Możesz, wiecie co, może kurwa... Jednak trochę podgłośno. Dobra. Aha. Iż tak, niech będzie.
Huey, chodź tutaj. Eska mu nie damy, damy mu to. Aha. Huey, chodź. Masz. Bo miałczysz. No to jak widzicie, w poprzednim odcinku mieliśmy styczność, raczej styczność. No mieliśmy walkę z tą dziochą. Przepraszam, telefon. Dobra, jesteśmy. Wróciliśmy, ja mu zajebię kopa. Kurwa, dupę. O masz. Śmieszne. Dobra, tutaj jeszcze nie otworzyliśmy chyba. O! Unclod. Dobra. Weźmiemy tutaj. Co tu mamy? No bierz to. Co to jest? Jakiś Weeping Stone. Dobra. Chodź, ziomek. No, kolejnego jakiegoś kurwa modlącego się zombiaka mamy, którego, no, który nie ma jaj ani kutasa. Ma cipkę. Jakiś kurwa, nie wiem, tramwystyta? Chuj wie. Dobra. Jeb się. Gdzie my teraz mamy iść? To jest pytanie. Tam się nie wracamy. Aha, już wiem, co to za miejsce było. Tutaj spierdalaliśmy od tego chyba kolesia, tak? Tak. Dobra. Może coś ciekawego znajdziemy? Czy raczej nic? Jakieś laboratorium śmieszne. A co ja odkryłem? Nie wiem, coś odkryło się. Jakieś dziwne odgłosy słyszę. My pójdziemy gdzie indziej. Bo my tędy chyba spierdaliśmy od niego, tak. To my pójdziemy... Chodź, Huey. No chodź! A nie, kurwa, się obijasz. My pójdziemy po schodach na górę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Okej. Aha, dobra. Dobrze, że my tutaj trafiliśmy. Bo akurat tak lekki spoilering obejrzałem, tylko na chwilkę. O kurwa, nawet nie musiałem kopać. Dobra, spoko. I co my tu mamy? To jest pytanie. Shooting looking... Sorry. Equipment here. Może trzeba coś wykorzystać. Nie. Też nie. Dobra. Co? Some notes have been drawn down. Prima materia, ble 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 ble. Dobra. Coś tam dziwnego słyszę. Aha. Chwilka. Skoro jesteśmy tu, tak? Sorry. Mamy tak. Coś takiego, tak? Od tej strony patrzę. I jakbyśmy się musieli wrócić tam na drugą stronę. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba będę wiedział. Jakieś dziwne... Dziwna muzyka. Jak zwykle dziwna maszyna. O co w tym chodzi, to ja zielonego pojęcia nie mam. Dobra, znowu coś odkryłem. Dobra. Idź tam. Czemu nie chce iść? Pójdzie tam czy nie? Pójdzie, dobra. I się zastanawiam, czy ja mam iść tam na drugą stronę, czy co? Dobra, pójdziemy na drugą stronę. Okej, już będę wiedział, gdzie mam iść, okej. Dobra. To się wracamy. Mam nadzieję, że tam zostanie. Musimy iść dojść do lokacji tam, gdzie jest ten na dole X na czerwono zaznaczone. Tak, dobra. No już tak trochę taki wczuty się stałem w tym Hunting Ground. Wcześniej lamiłem, kurwa, od początku, nie ogarniałem tej gry. No ale to jest najgorsze jest to, że ja robiłem długą przerwę w trakcie nagrywania i tak to już jest. Którędy teraz pójść? Boję się, że tego frajera, gangsta, man, kurwa, madafaka, kurwa, ten zakaturzony, tak, tego zakapturzonego, kurwa, sorry, spotkamy.
tego gangstera z pistoletem. On chyba miał rewolwer. Kurwa, jeszcze skurwysyn bieg. Dobra, nie wiem czy ja dobrze idę, ale dobra, chyba dobrze. No, mamy jakieś pomniki, które wiszą na łańcuchach. Dobra. Kopniemy go. No kurwa, jakiś tak mam... nie wiem, co się dzieje. Dobra, udało się. Okej. To co my mamy dalej robić? W lewo idziemy. Dobra, idziemy do... dobrze? Nie, dobrze chyba, tak, okej, pójdziemy tędy. Bo chcę obczaić, gdzie ten Huey jest nasz ukochany piesio, który rzeczywiście, kurwa, nieraz nam uratował dupę. Mimo, że czasami, kurwa, się wkurwiałem na niego, bo był nieposłuszny. Mamy go. Dobra. Tylko jest pytanie, jak ja mam to zrobić. Kurwa! Akurat teraz, nie? No ja pierdolę. Spierdalaj. Powiem wam, że to jest męczące. Wiecie, jak ja będę za długo przed nim spierdalał, to ewentualnie zrobię tak, że po prostu to wytnę. Ale skurwysyn jeszcze biega, to jest najgorsze, nie? Chcę zrobić coś takiego. Kurwa! Co za frajer? Skubań z pistoletem. Czy mi się zdaje, on ma trochę taki podobny głos do... do... aktora, nie aktora. No w sumie też można chyba nazwać to... ten, kto podkłada głos pod bohaterów, czy tam wrogów, kurwa, czy chuj wie jak. Nie, bo chodzi mi o to, że ma podobny głos do Weskera z Resident Evil. Nie wiem, czy mi się zdaje? Dobra. Może nas nie zauważy. Zresztą zrobimy taki patent. Nie ten! Sorry, to było L1. Jeszcze mi się pierdolą guziki. Jest pytanie, co ja mam teraz zrobić, żeby ten piesek coś zrobił? Come on, Huey, czy co to? Nie wiem. Kurwa! Zajebie nas! I będę musiał od nowa grać. Ej, nie bój się strzałów, kurwa, kobieto, na razie do ciebie... Dobra, pójdziemy tędy. Okej, mam nadzieję, że mamy jakiś tam... No, zajebiście. Zjebałem. No i zajebie nas, kurwa, ten przeciwnik jest chyba najgorszy ze wszystkich. Bo on do nas strzela, kurwa, z... odległości, nie? Z dystansu nas atakuje. Ja pierdolę. Zamknij to mordę. Jak mi się uda... Nie, nie uda mi się. Chujnia. Dorwy nas. A może nie? Może nam się uda. Dobra, zobaczymy. Proszę! Chujnia. Dobra. Tylko zastanawiam się, którędy on pójdzie. Ja mam nadzieję, że pójdzie tam, kurwa, gdzie... O, właśnie. Niech się wróci i pójdzie w prawo. Chujnia na maksa poszedł. No, zobaczymy. Dobra, dobra. Okej, udało się. Uff, dobra. Wrócimy się do miejsca tam, gdzie jest Huey.
Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Może chodzi o komendę go... ten. Żeby przywołała do siebie ta dziocha. Hiłego do siebie, nie? Okej, jesteśmy tutaj, tak? Jest dalej tam? Okej, udało się. Dobra. Myślałem, że deadnę, ale na szczęście nie. Zamknę tutaj. Da się to kopnąć? Nie. Alright. Gdzie my teraz jesteśmy? To jest pytanie. Mamy kolejne urządzenie. Nie wiem, czy to... chuj wie. No, coś tam mamy. Po co są te takie kurwa dziwne te maszyny? Czy to kurwa nie wiem co to jest? Co ja robię? No kółko, no co jest? Czemu nie może wziąć? O, dobra, teraz. Mamy Viride medalion, czyli chyba z najlepszym medalion do tej dziwnej maszyny. Aha, bo Huey tędy wyszedł, a czy wszedł do tego pomieszczenia? Mamy tą dziwną maszynę tutaj, ja nie wiem do czego ona służy. Chuj wie. Dobra. Gdzie my teraz się znajdujemy? Dobra, zapiszemy tutaj. Dobra. Mamy coś tu jeszcze? Mamy. Dobra, przyda się oczywiście. Kamomile. Pewnie tylko staminę ten. Leczy, ale jaki z tym. Chodź, chodź. Co mu jest? Chyba nie zdycha nam. Chodź, chodź. Ja to zamknę lepiej. Dobra. No, teraz się w miarę lepiej czuję, tylko że kurwa. No prawie. Prawie się wykurowałem, nie? Bardzo mnie to cieszy, motherfucker, yeah! No dobra, czy mi się zdaje, czy mi się gdzieś przypadkiem nie wróciliśmy? Chuj wie. Dobra. Teraz gdzie my jesteśmy? To jest pytanie. Kurwa, znowu... Spróbujemy! Czy da radę go zaatakować? Ale z tego co mi wiadomo, jak oglądałem ten let's play, tak wiecie, urywkowo, nie? Nie to, że kurwa cały czy coś, żeby... wam pokazać. Chodzi o to, że te małe gówna, które tych... one były chyba w inkubatorach tam, kurwa, w tym laboratorium, gdzie spotkaliśmy tego zakopturzonego dziada. Miesza z tym. Chodzi o to, że tych kurwa małe gówna to chyba raczej ten... nie szkodzą, jeżeli chodzi o zdrowie, czy tam... czy tam o strach, nie? Nie, na strach to raczej wpływa. Ale na zdrowie nie. Jak nas tam, patrzcie, jak kurwa, za nogi łapią i chuj, i drą te mordy, nie? I chuj. I is dead. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tam mamy jakiegoś frajera. Dobra, kopnęliśmy go. No musiałem. To jest silniejszy ode mnie. Dobra, złapnę. No za pupę. Bliżej pupkę. Naszej bohaterki. No, wpływa tylko na strach, na zdrowie nie wpływa. Okej. Okay. Coś mamy? Dobra, nie zamknę. Dziwne to pomieszczenie. A może lepiej nie zamykać? Bo coś mi się wydaje, że będziemy spierdalać przed czymś. Dobra. Bardzo dziwne pomieszczenie. Aha, tutaj będzie można się ukryć. Spoko. Dobrze, że przyjąłem to. I zobaczymy, co będzie dalej. Okej. Gdzie my się w ogóle znajdujemy? Mamy łapę do tego? O, szczęście. Mamy.
Nie będziemy musieli szukać. Znajdujemy się w jakimś... w jakiejś nowej lokacji. Gdzieś na dworze. Chociaż czy ja wiem, czy to jest nowa lokacja? Dobra, przeczytaj. Aureolus Belli. 1698. Zmarł 1763 roku. Dobra. Okej, man. Chodź, Yui. Motherfucker. Aha. I tutaj będziemy musieli tak zrobić, tak, pewnie? Żeby musiał przeskoczyć, pewnie. No? Co jest? Prima materia, co to jest w ogóle? Czy to należy do... ta? Nie wiem. Z ciekawości sprawdzę. Dobra. Zdobyliśmy coś nowego. Aha. Otworzyliśmy z drugiej strony. Ja chyba kojarzę to miejscowe. Chodź, chodź. Dobra. Tak, kojarzę to miejscowe. Tutaj ta rączka, kurwa, wystawiła się nam. Tu. I ja nie wiem, czy... co my teraz mamy zrobić? Lifeblood. Nie. Dobra. Okej, chodź. Nie wiem, czy mamy się wrócić, czy co. Nie chcę się za bardzo motać, wiecie? Chcę od razu wiedzieć, do jakiego punktu mamy iść. Dobra, tu mamy golema, któremu wcześniej rozkazywaliśmy, żeby nam odblokował przejścia. Pójdziemy tutaj. Dobrze? Nie. Chodź, chodź. Tutaj pójdziemy. No niech idzie za nami, no kurwa. Teraz się zastanawiam, co ja mam zrobić z tym gównem. Co to jest w ogóle za ten? Prima materia. Chuj wie. Może do tej maszyny będzie trzeba ten... coś tam odjebać. Chwilka. A propos tej maszyny, która się znajdowała w kilku lokacjach. Mamy między innymi tutaj podobną maszynę. O! Aha! Prima materia. I co to nam dało? Nic nam nie dało. Dobra, to tak będziemy łazić w to z powrotem. Chodź, chodź. Chwilka. Musiałem podgłośnić. Bo ledwo co słyszę. Chociaż kurwa, lekko ściszę. Dobra. A propos psa naszego chiłego, ja teraz słyszę swojego jak miauczy. Mam nadzieję, że nie wyłapie mój mikrofon jego, ale... nieraz się zdarzyło, że w poprzednich odcinkach, jak on szczekał, czy tam miauczał... nie, jak miauczał, to ani razu się jeszcze nie zdarzyło, że wyłapał mój mikrofon jego. No cóż, będzie słabny na YouTube. Chuj. Dobra, miesza z tym. No dobra, idziemy tam tędyk. No, tam raczej nic nie ma. Obczajamy. Nic nie ma, okej. Huey na szczęście jest posłuszny, na razie. Okej. I teraz jest pytanie, gdzie mamy iść. Tutaj było po schodach. Pójdziemy tędy. Bo już słyszę. Chodź, chodź. Pójdziemy tędy na razie.
Nie pamiętam, gdzie były te maszyny. Aha, jedna maszyna była, wiem gdzie. Tutaj. Była ta dziwna maszyna, może coś tutaj będzie trzeba zrobić. Może coś zadziała z tym prima materia. Może i nie. I? Gówno. Aha. Defiriate item. Chyba chodziło o jakiś może inny item. Nie wiem już co mam robić. Wiecie co? Ja na chwilę was przeproszę, zobaczę po prostu spoilering. No niestety, nie będę się motał w kółko. Po co macie oglądać, jak się motam w kółko? Tylko tutaj zamknę. I za niedługo do was wrócę, nie? Weź zamknij to, bo to ten skurwysyn zaraz, kurwa, wejdzie tutaj i będzie do nas strzelał jak pojebany. Dobra, to zaraz wracam. Wróciłem. No i mniej więcej wiem, co trzeba zrobić. Oczywiście nie wszystko ten. Chodź, chuj. Nie wszystko obczaiłem. Okazuje się, że... Ten prima materia to... Bo jak widzicie na rysunku, to ona jest rozpierdolona na kawałeczki, nie? I trzeba to jakoś złożyć. Więc będziemy musieli się wrócić do laboratorium, jeśli się nie mylę, tak? Wtedy akurat będziemy mogli wkładać to... Kurwa, i właśnie go słyszę, nie? Spierdalaj. To jest pytanie, gdzie ja kurwa mam iść. Się zgubiłem lekko. Nie pamiętam, gdzie było to laboratorium. A może wiem. Dobra, pójdziemy tamtędy. Nie zaatakuję go. Zamknij. I zastanawiam się, czy gdzieś można tu... Może. Dobra, poczekamy. Okej. No. Raczej chyba tutaj laboratorium nie było, nie pamiętam już, kurwa. Jeszcze nie obczajemy w tych miejscach. Szkoda, że nie można przebijać kamerą, nie? W boki, w górę, w dół i tak dalej. No niestety. Tylko na wprost można zobaczyć. Już mi się siku chce. Dobra, coast clear. Wyłazimy stamtąd. No, okej. I zrobimy tak, że zamkniemy z tamtej strony. W razie czego. Zawsze daje nam jakiś tam czas, nie? Nie wiem, czy on... Ja gdzieś go zgubiliśmy jak zwykle. Dobra, no chyba na razie nam nie będzie potrzebny, Huey. My raczej powinniśmy iść tędy, tak? Nie wiem, kurwa, już się zgubiłem. Gdzie było to laboratorium? Nie no, się boję wrócić. Pójdziemy tędy, dobra. Już trochę poobczałem te tereny, bo kurde, widzicie... Jednak ma czasami słabą pamięć do terenów, żeby zapamiętać co i gdzie i jak. Taki żywot. A nie, dobrze chyba. Tutaj będzie laboratorium, tak. Dobra. Jeśli się nie mylę, to trzeba będzie to użyć. I co? Nam dało? Okej. Zajebiście, nie? Teraz się wracamy. No. Ta dziwna maszyna nam spowodowała to, że mamy teraz jakiś sulfuric ore, kurwa. Jakiś kamień, nie? Czyli nam złożyło. I teraz będziemy mogli korzystać z tych dziwnych maszyn. I ja nawet nie wiem, o co chodzi z tymi maszynami, no ale dobra. Zobaczę ten w swoim czasie, nie? Teraz na górę idziemy. Tak, na górę. Tam do tego pomieszczenia, tam gdzie... Musieliśmy wysłać siłego, żeby przeszedł przez dziurę.
w tym pomieszczeniu i dotarł do tego pomieszczenia i nam otworzył drzwi, nie? Dobra. To jest to. I dalej nie wiem, do jakiej maszyny mam wsadzić. Zresztą zaraz zobaczycie. No, teraz mamy Silver Ore, no. I teraz nie wiem, do jakiej maszyny wsadzić, ale tam nam raczej podpowiada, nie? Okej, zapiszę sobie. W razie czego, jakby nie odetnąć. I kurwa, żebym nie motał się za bardzo. Witam was w kolejnej części odcinka, znaczy się Haunting Ground. Kontynuujemy naszą szpilę. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo musiałem ściszyć dźwięk w grze. Chwila, sprawdzę przy okazji. Jak to jest? Mamy wolumen, no tutaj, nie? Ze względu na to, żeby nie mój mikrofon nie wyłapał po prostu rozmów w czasie cutscenek, bo wtedy jest, no jakby to nie było takie jakby, no echo trudno nazwać, no po prostu nie jest dobrana, bo ja osobno dźwięk, czy osobno nagrywanie z mikrofonu nagrywam, nie? Audio City, nie? Dobra, co ja miałem zrobić? Ja miałem po pierwsze jak zwykle sprawdzić, czy się wszystko nagrywa, a przy okazji ja sobie podgłośnię, bo ja kurwa ledwo co słyszę. Dobra. Czy mi się zdaje? No właśnie, kurwa. Miałem sprawdzić, czy się nagrywa. A ja mam tak ściszone, kurwa, słuchawki, że kurwa nawet nie słyszę tej popierdolonej muzyczki. Dobra. Ja tylko podgłośnię sobie jednak. Dobra. Kurwa, on biegnie. Dobra. Miałem sprawdzić, czy się nagrywa i chujnia, nie sprawdzę, czy się nagrywa. Jak na razie. Dobra, spierdolimy temu kolesiowi. W sumie może nawet i dobrze. Mam nadzieję, że naszego pieska nie zajebał, nie? Nie, chyba nie. Chyba żyje. Zobaczymy. Dobra, ja na chwilę was przeproszę, tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Wszystko ładnie, pięknie, cycki. Co ty, kurwa, skurwysynie, tutaj robisz? No, no i widzicie, chciałem sprawdzić. Dobra. Spierdolimy frajerowi. Pójdziemy tędy. Ojej. Ja mam nadzieję, że nie zajebał naszego pieska, no. Dobra, ja tylko sprawdzę na szybkiego, czy się nagrywa. Zaraz do was wrócę, nie? Dobra, nagrywa się, jest wszystko ładnie, pięknie, cycki, dupa i tak dalej. Piesek na szczęście żyje. Tylko zawołam go. Słyszę, kurwa, go. Ja pierdolę. Nie, no nie powinno chyba być tak źle, jeżeli chodzi o ten... Że ściszyłem dźwięk. No niestety, no chodzi o to, żeby nie wyłapał rozmów w trakcie cutscenek, bo wtedy chujowo to się słucha. Owszem, żeby mógł wyciąć... O, słyszę chyba go, że idzie. Kurwa mać. Ja nie wiem nawet, gdzie ja mam iść. Dobra, pójdziemy tędy. Co my teraz mamy robić, to ja nie wiem, gdzie mamy iść. No, odwiedzam. No ja pierdolę, no jeszcze... O. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Aha, dobra. Otworzysz? Otworzy, okej. Dobra. No ja będę musiał koniecznie Hughego nakarmić. Ja pierdolę, co za koleś, nie? Później sprawdzimy. Najpierw spierdolimy od tego kretyna, bo kurwa mnie wkurwia. Gdzie my jesteśmy w ogóle? O, dobra, Huey żyje. O. My jesteśmy gdzieś tutaj. Aha. Tam widzę, że mieliśmy miejsce zapisu. W tym pomieszczeniu z pomnikiem chyba. Co to jest? Już słyszę, kurde, jakieś odgłosy. Dobra, chyba się pozbyliśmy kolesia. O kurwa.